Skoro mamy pięć warunków dobrej spowiedzi, to może oznaczać, że również jest zła spowiedź, bo skoro jest dobra, to może jest i zła. Zła w tym znaczeniu, że być może nie przynosi takich owoców, jakbyśmy się tego spodziewali, nie przynosi takiej zmiany w naszym życiu, jakbyśmy tego oczekiwali. Coś tej spowiedzi brakuje. O tym w dzisiejszym słowie serdecznie zapraszam. i dobro, witam Was bardzo serdecznie. A w dzisiejszej medytacji o spowiedzi posłużymy się słowami księdza Tadeusza Dajczera z książki rozważania o wierze. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Istnieją jakby dwa typy religijności. Jeden z nich można by nazwać egocentrycznym, a drugi teocentrycznym. W pierwszym wypadku człowiek koncentruje swoją uwagę na sobie. Nie bierze pod uwagę Boga, ale jedynie własną sytuację. Do spowiedzi idzie z tą myślą, żeby się oczyścić, bo jest mu ciężko ze swym grzechem i żeby być w porządku przed Bogiem. Dla takiego człowieka spowiedź może stać się swoistą aspiryną na ból sumienia pigułką, która ma go uspokoić i przywrócić mu dobre samopoczucie. Jest tu więc ciągłe skoncentrowanie na sobie. Taki człowiek, gdy uzyskuje rozgrzeszenie, odchodzi od konfesjonału może nie zupełnie smutny, ale i nieradosny, bo wciąż jeszcze skoncentrowany na złu, które dopiero co zrzucił. Kiedy patrzymy na Judasza, możemy odkryć w jego zachowaniu po zdradzie Jezusa wiele elementów spowiedzi. Jest rachunek sumienia, bo Judasz zastanawia się nad tym, co zrobił, i uświadamia sobie własne zło. Występuje również żal. Judasz naprawdę żałuje, chce nawet zmienić się, a więc jest postanowienie poprawy. Jest też wyznanie grzechu, kiedy Judasz idzie do kapłanów i wyznaje: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Jest nawet zadośćuczynienie, bo rzuca on kapłanom te trzydzieści srebrników, które od nich otrzymał. Nie chce zapłaty krwi. Właściwie w zachowaniu i postawie Judasza dostrzec można prawie wszystko, co ma miejsce w przypadku spowiedzi. Zabrakło tylko jednej, najważniejszej rzeczy: wiary w miłosierdzie Jezusa. To dlatego spowiedź Judasza jest taka smutna, tragiczna, zakończona rozpaczą i samobójstwem. Nasza spowiedź winna być spowiedzią na miarę Piotra, który uwierzył w miłosierdzie Chrystusa. I skoncentrował się nie tyle na swoim grzechu, ile na przebaczeniu. Człowiek o religijności teocentrycznej nie tyle patrzy na własne grzechy, co raczej grzech bierze za punkt wyjścia, by przez wiarę odkryć miłosierdzie Boga. Przystępując do konfesjonału, myśli on przede wszystkim o tym, że zranił Chrystusa i chce odnowić zranioną przez siebie przyjaźń. Chce przez skruchę i żal pozwolić Jezusowi na przebaczenie i przez to przynieść mu radość. Ukrzyżowaliście Chrystusa, powie święty proboszcz z Ars. Ale kiedy idziecie się spowiadać, idziecie uwolnić Pana naszego z krzyża. Jeżeli zraniłeś Chrystusa, to jego rany krwawią. Powinieneś więc przychodzić do sakramentu pokuty, aby te rany mogły się goić. Powinieneś przychodzić ze względu na Niego, nie po to, żeby się uspokoić, ale żeby wywołać Jego radość, z kształtowania w Tobie przez łaski sakramentu nowego, odrodzonego człowieka. Nasza spowiedź powinna być spowiedzią na miarę Piotra, który uwierzył w miłosierdzie Chrystusa, który skoncentrował się nie tyle na swoim grzechu, ile na przebaczeniu. Piękne te słowa księdza Dajčera. Tak wiele osób koncentruje się bardzo na sobie. I rzeczywiście traktują spowiedź jako, jako taki moment oczyszczenia, zrzucenia z siebie ciężaru grzechu, by, by mieć spokój wewnętrzny. Właściwie całkowicie zapominając o tym, że przez grzech obrażamy Pana Jezusa. Kiedy Skoncentrujemy się na Bogu. Kiedy nasza spowiedź będzie teocentryczna, kiedy uświadomimy sobie, że nasz grzech rani Pana Jezusa, to wtedy rzeczywiście sakrament pojednania będzie sakramentem, w którym chcemy przeprosić Boga za to, że go skrzywdziliśmy, chcemy naprawić tę zepsutą przez grzech relację, chcemy dzięki łasce sakramentu pojednania stawać się. Nowym, lepszym człowiekiem, nie po to, żeby nam było lepiej. To jest oczywiście ważne, to jest, to, jest, to jest piękny, dobry owoc sakramentu pojednania, ale przede wszystkim, żeby goiły się rany, które powstały z powodu naszych grzechów w sercu Pana Jezusa. Zobaczcie, zupełnie inne podejście do sakramentu pojednania podejście, które właśnie koncentruje się na Bogu. Na jego ranach, na tym, że nasz grzech obraża Boga, a nie tylko daje nam jakiś dyskomfort. Takie, takie przeżywanie sakramentu pojednania sprawia, że, że zawsze cieszymy się. Cieszymy się, że, że stajemy się nowym człowiekiem. Cieszymy się, że nasze zerwanie z grzechem przyczynia się do tego, że rany przez nas zadane zaczynają się goić. Że to serce Jezusa. Które jest zranione przez nasze grzechy, zaczyna pięknie bić, tak można takie metafory użyć, że zaczyna się goić i że no właśnie możemy w tym sercu znaleźć swoje schronienie. Tak życzę Wam pięknie przeżywanych spowiedzi, pełnych radości, pełnych pokoju, pełnych wiary w Boże miłosierdzie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy z Panem Bogiem.